miało być szybciej i taniej niż w obrocie rynkowym. Tymczasem za oknem mróz, śnieg, a węgla, który miał sprzedawać suwalski samorząd jak nie było, tak nie ma. To o tyle atrakcyjna oferta, że po złożeniu odpowiedniego wniosku półtora tonowa porcja opału miała być dostępna bez większych perturbacji. To się jednak pojawiło. Okazuje się, że w ramach weryfikacji tych wniosków mieszkańców, którzy chcą zakupić węgiel w cenie do 2000 zł, okazuje się, to, to, to potwierdzają moi pracownicy, poprzez wizytacje w domach tych, tych osób, które ubiegają się o zakup węgla, bo mamy prawo weryfikacji tych wniosków że niestety, ale nie jest dobrze, że, że część mieszkańców czeka na możliwość zakupu tego węgla. Niektórzy czekają i po prostu marzną we własnych domach. Jak wyjaśnia Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, miasto nie czuje się odpowiedzialne za brak opału, bowiem samorząd uczynił wszystko, co było możliwe, by czarny groszek lub orzech mógł trafić do piwnic mieszkańców. Przede wszystkim mam podpisaną umowę z dostawcą tego węgla, z sprzedawcą tego węgla, czyli spółko PGE paliwa. Mam podpisaną umowę z Transbudem, spółką, która prowadzi skład o połowy na ulicy północnej w suwałkach od szeregu lat na sprzedaż tego węgla naszym mieszkańcom. Te sprawy formalne mamy dopięte. Przyjmujemy wnioski od mieszkańców. Ich jest już ponad 250 wniosków. Ponad 350 ton zapotrzebowania wynika z tych wniosków na, 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 na groszek jako groszek bądź orzech, węgiel typu orzech, kostka. My to wszystko przekazaliśmy w podpisanych umowach i w tych złożonym zapotrzebowaniu na, na przygotowanie tego węgla dla suwałk. No i był pierwszy taki komunikat, informacja, że byśmy przygotowali się do odbioru tego węgla gdzieś tam poniedziałek, wtorek, środa, najbliższa, i okazuje się, że tego węgla póki co nie ma. you <sighs> i nie podano nam kolejnego terminu, w jakim terminie będziemy mogli pojechać tam, czyli w naszym imieniu transport to uczyni oczywiście, odbierze ten węgiel i byśmy mogli ten węgiel sprzedawać naszym mieszkańcom. Zdaniem prezydenta sytuacja jest napięta, bowiem niektóre spółki, na szczęście nie ta, do której przekazano suwalskie zapotrzebowanie, są kompletnie niedostępne. Z taką sytuacją zmagają się samorządy, które skierowały swoje zapotrzebowanie na przykład do spółki Węglokoks. Sumalski ratusz, mimo to jednak doświadczył na własnej skórze Pewnego rodzaju bałaganu organizacyjnego. Najpierw była propozycja dla nas, żebyśmy jeździli po odbiór węgla do Braniewa. Natomiast później, po, po jakichś tam rozmowach z podlaskim wskazano, że, że, że to będzie Białystok. Nam bliżej byłoby jeździć jeszcze do, do Ełku, ale pojedziemy do Białystoku, tylko żeby ten węgiel był. A na dzień dzisiejszy tego węgla nie ma. Oczekują nasi mieszkańcy na zakup. Kolejne wielkie niewiadome to zdaniem prezydenta miasta kaloryczność. Opału i jego grubość. O tym mówią pracownikom samorządowym przyszli nabywcy. Zaplanowane na początek przyszłego tygodnia dostawy zostały właśnie odwołane. Nowego terminu nie ma. Jak informuje suwalski magistrat, w chwili, gdy węgiel będzie już w suwałkach do zweryfikowanych nabywców, odezwą się pracownicy urzędu i zaproszą ich po potwierdzenie weryfikacji wniosku, które uprawnia do zakupu opału.